Zaczynamy. Na ten mecz chyba, przynajmniej ja, oczekiwałem najbardziej. Ciekawe ilu z oglądających również. W dolnym prawym rogu Mateusz Gerald Budziak, nasz prawnik z Krakowa, zawodnik teamu SciStorm Gaming. No i z drugiej strony Spirit, czyli Piotr Olkiewicz, zawodnik drużyny Starlight Twinkle. Spirit już od początku ruszył SCV-ku, żeby przyblokować Geralta. Geralt sprawdza, co się dzieje dookoła. No i w jakim przypadkowym miejscu się spotkali. Ale dobrze, dobrze, tutaj podoba mi się, że Geralt jest wyczulony na takiego eBay bloka, którego przecież Spirit bardzo lubi. Spirit anuluje i wznawia budowę eBaya, żeby SCV przejechała w nowe miejsce, bo wtedy proba nie może jej przez chwilę atakować, a każda chwila, każda sekunda to bardziej wybudowany eBay i jeszcze bardziej opóźniona baza Protossa. Dlatego tak Spirit tutaj rzeźbi, kręci się. No i próbuje jeszcze raz to wiertło przyłożyć, ale nie da rady. Proby dobrze to blokują. No ładnie mikruje Geralt, podoba mi się, jak obciąga te probki właśnie. Mikruje, mikruje, ale on walczy, ale walczy o tę SCV-kę. No i już widać, że SCV może tylko się wycofać. Nie powinien jej stracić Piotr, no bo to by było już w ogóle jakimś skandalem. Czemu ta drabinka inaczej wygląda niż pod komendą bracket? No bo są dwie grupy. Na scenie europejskiej mamy 32 graczy, zostali rozdzieleni na dwie grupy. I dlatego jest tak ciut inaczej. Kręci się Geralt swoją probą. Sekundkę, jeszcze tutaj jedną rzecz szybko ogarniam, ale jak na razie początek mamy... Znaczy, no nie wiem, czy można nazwać go spokojnym, bo jak widzimy, będą heliony. Pytanie tylko, w jakim wariancie to zrobi Spirit, bo ja znam te jego pusze, jego szybkie buildy, ataki. No kurczę, jednak niby heliony, ale jednak miny. Pamiętam takiego jednego builda, teraz jakoś myślę, nie wiem czemu, jak patrzę na Spirita, przypominają jego różne taktyki, bo pamiętam, że no wiadomo, potrafił zrobić Helion Dropa, ale i 6 Helionów na przykład wjeżdżających razem z Marinami, jakieś różne wariactwa i warianty, ale pamiętam, że był też taki jeden build, gdzie właśnie robił 4 miny i potem jeszcze z powrotem 2 Heliony i tym wszystkim atakował, a może już teraz zaatakuje? To było w sumie trochę niespodziewane, ale o, okej, faktycznie, może być błąd. Bardzo mądrze tutaj też ta bateria, nie rozumiem czemu do końca adeptki właśnie nie zostały na froncie, bo one powinny złapać wszystkie mariny, a przynajmniej tak dużo jak tylko się da. Spirit bardzo inteligentnie rozdziela swoje mariny na wszystkie strony świata. No i chyba jeden ma szansę uciec, chociaż też ja bym na miejscu Geralta chyba podniósł tego marina, ale... No jeżeli podniesie teraz marinę, to zabraknie mu energii na miny i może to też od trochę wchodzi w taktyce Spirita. Na razie Geralt gra dobrze, bardzo poprawnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Feniksy się czają, ale na dole, a tutaj już górą nadciąga Spirit. Proba zobaczy. Emocje rosną. Jedzie Spirit. Jest zakończona armory, to już widzieliśmy na pasku produkcji wcześniej. Jak te miny. No, bo może podnieść tę jedną Geralt, na pewno, tak jest. No to nie był najlepszy występ tych wszystkich min Spirita. W ogóle nie ma obserwera? Aha, to on dopiero co go zaczyna budować. To chyba jakiś błąd, jakieś niedociągnięcie. I zobaczmy teraz, jak wleci drop do pierwszej bazy. Zaraz się zacznie. O nie, o nie. A jednak patrzy. I jednak spojrzał. 3 proby. Tutaj zaraz będą jakieś kolejne obrażenia. Tutaj po raz kolejny odpalą te miny. Oj, te miny w naturalu walną. One walną. To ja już widzę. Oj, 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 oj. Oj, 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 ta mina. 6 probek. No to są mega duże obrażenia. Już widać, że... No nie poszło. Szybszy obserwer, nie? Tutaj myślę, że byłby
kluczowy, bo te miny w naturalu pewnie by nie odpaliły ponownie, albo po prostu jeszcze więcej jakichś jednostek, może jakichś nawet zelotów, które by te miny potrafiły szybko rozpracować. Jedną adeptkę na ten moment tylko ma Mateusz oraz za chwilę jednego kolosa. No przeżyć przeżył, tylko że nie chodziło mu na pewno o tego rodzaju przeżycie. Jedenaście prąbek, teraz czekamy na dalsze wybory obu graczy. Po takiej stracie Geralt na pewno no nie jest jakoś specjalnie nastawiony na atakowanie, raczej na dalszą obronę, ale czasami w ogóle już nie da się sensownie bronić, jak jesteśmy no zbyt do tyłu. No i tej miny nie sposób chyba było zauważyć tak szybko. O wiele rzeczy jednocześnie trzeba robić z perspektywy Protosa. Zobaczmy, że Spirit jest nadal gotowy do kolejnego kontrataku. Ciekawe, nie? Bo ta mina zobaczyła, że Feniksy są oddalone, a pomimo tego Spirit nie wleciał, nie zrzucił kolejnych mina. To była dobra okazja, żeby tak się zachować. Ale też może Geralt jest taki trochę wyczulony na takie rzeczy. Więc Spirit słusznie zwleka, wlatuje obserwer. Być może go Spirit zauważył, ciężko powiedzieć, ale... Okej. Teraz już chyba zaparkuje tym obserwerem na dobre Geralt. Nie wlatuje, nie widział jeszcze Tureta. Ale dobre miejsce to jest, żeby zaparkować obserwerem. Tylko trzeba się trochę modlić, że właśnie tego nie zauważy. Ach, mina rozwaliła pierwszego obserwera. O wow, faktycznie, dobra, sorry. Racja, bo coś mi się nie zgadzało. Dlaczego tak? O wow, no teraz to mi się już w ogóle nie zgadza. Panie. No miny, se, no miny. Zaminowany został Geralt. No, sama klasyka, tutaj też mocne uderzenie. No to nie no, to Geralt miał mega pecha z tym pierwszym obserwerem. Mega pecha, no albo mega niedociągnięcie, że tak ustawił obserwera, że on padł właśnie od tej miny. Bo gdyby to się nie stało, to nie byłoby tej całej kaskady problemów tego całego terańskiego domina minowego. No i nie poszło, nie poszło. To mogła być zupełnie inna gra. Tutaj nie powinno paść aż tyle probek, nie aż 24, tylko na przykład, no nie wiem, no zaszalejmy z 5-6 może. Jakby wszystko bardzo, bardzo dobrze wykonał Geralt, no ale niedociągnięcie. Nie zwróciłem uwagi, że ten jeden obserwer padł, ale dobrze, na czacie czujni pozostajecie, o to chodzi. Jak widzimy, Feniksy teraz zauważyły, znaczy widział, ale nie zauważył chyba Geralt. No bo tutaj też ma duże zmartwienia z przodu, trzy kolosy. Boże, ile to jest maruderów. No nie wiem, czy ten kolos tak powinien sobie właśnie wychodzić. Spirit rzuca skana, upatruje swojej szansy. Teraz obserwery widzą, co leci do pierwszej bazy, więc Geralt przyzywa tutaj wojsko, leci Feniksami. Zaraz Feniksy będą już widoczne. No i obrona na pewno łatwa nie będzie. Stracił jednego Feniksa Geralt, ale myślę, że... O, wow, drugiego Feniksa. Kurczę, jak to? Trzeciego Feniksa. Nie doceniam chyba trochę Terana. Ej, niesamowite, że to tak ładnie idzie. Teranom. Chciałem, że się obroni tutaj Geralt. Ale nie doceniam Marinów. Potężna jednostka. Na Feniksy, na zeloty. Jak widać, nieźle się sprawdza. Spirit też atakuje od przodu. No na razie Piotr ruchami nieznoszącymi sprzeciwu idzie po zwycięstwo. No nie ma opcji, żeby to Geralt ugrał. Jakaś kula poszła, trafiła kilka jednostek. W pierwszej bazie nadal są problemy, pada Sentry. Zaraz może paść Disruptor, tutaj kolos przewrócony. O, kuleczka, no ale właśnie. Po prostu podnosi to do mediwaków, które i tak tak szybko nie padają od Feniksów. I jeszcze jednego kolosa. Skandal, skandal i reklamacja. Nie no, build nie był zły, tylko wykonanie nie było idealne. To jest bardzo częsta rzecz wśród Protosów, że jak nie wykonają idealnie tej pierwszej i drugiej obrony, no to potem jest mega ciężko jakkolwiek w ogóle z dobrym Terranem toczyć te boje.
Dobra, Feniksy pomknęły sobie, tutaj będą pewnie patrolować. Tak, jakiś jeden, drugi obserwer. Przyskanował, popatrzył, Piotr. Aż dziwne, że Grot nie ucieka obserwerem, ale widzę... Aha, no zaczął... Teraz zaczął uciekać. Jak już niestety było za późno. 50 punktów zaopatrzenia różnicy. Jak to Geralt wyciągnie, to będzie cud, ale jak to między nami protosami często bywa, no jak nie poszedł początek, to byle do disruptorów. No i dożył do kilku disruptorów. Jest pierwszy, jest drugi, zaraz będą kolejne, ale jeszcze Geralt ma supply blocka. No takiego dość istotnego supply blocka teraz zaliczył. Do tego parę Feniksów też możliwe, że tutaj zaraz będzie straconych. Widać, że nie próbuje ich odbudowywać. Spirit oczywiście już chętny do ataku, aż 5 ekspansji Terrana, świetna ekonomia, świetne ulepszenia, świetne wszystko. A co najważniejsze, te mikro raczej też będzie właściwe. No wbiega do bazy, która jest no nie do obronienia w tej chwili, mam wrażenie. Nie no, nie da się. Tutaj już nic zrobić, także początek miał przede wszystkim genialny Spirit i teraz z tego korzysta. Zaprocentowało i zakiełkowało. Miny. Skandal, bo teoretycznie taktyka z Feniksami powinna to dość dobrze bronić, ale... Jeden obserwer padł za szybko, za wcześnie. Możemy sobie jeszcze spróbować zobaczyć właśnie może te akcje. No tak człowiek właśnie... To tym razem to ja widziałem, ale nie zauważyłem. Szybko, szybko, leci. I tutaj się to... Aha! Tutaj ten obserwer dopiero jak wyleciał, to od razu w minę. O nie! To był klasyczny gołąb w parapet, nie? O, wow. No to zobaczmy, co się wydarzy na mapie numer 2. Na razie pierwszą idealnie rozegrał Spirit. Świetnie wyszedł jego plan, te miny, te dropy. To wszystko. No u Geralta właśnie ta taktyka, tak jak mówię, nie była zła, jeżeli chodzi o kontrowanie, ale miał mega pecha z tym, że pierwszy obserwer padł od miny. Co jest trochę losowe, trochę przypadkowe, no ale tutaj przyfarcił co nieco Piotr. Bo na pewno nie mógł tego założyć, że a, no pierwsza mina, jak się zakopie i walnie, to przy okazji rozwalając adeptkę, rozwali też obserwera. Po prostu mu się tak szczęśliwie, bardzo szczęśliwie ułożyło. Ogromna mapa Altitude, szczerze mówiąc myślałem, że Geralt ją zbanuje. Ciekawe, jakie plany na taką dużą mapę przygotowali zawodnicy. Spirit wiem, że lubi zagrać late game, a Geralt jest wodą, więc może zagrać tutaj wszystko. No ale właśnie, ciekawe jaki jest plan, jak się przegrało pierwszą mapę Mateusza dziś. Myślę, że tą mapą też nie należy się nie wiadomo jak przejmować, po prostu wszystko nie wyszło tak jak powinno, trochę pecha. Więc trzeba ze zresetowanym umysłem zagrać drugą mapkę. Mina nie powinna zadawać jednocześnie obrażeń w cele lądowe i powietrzne. Aha, żeby to się nie rozchodziło aż tak. No może to dobry kierunek. Albo to. Czy dobrze kalkuluję, że może trzech na trzech przejść zajęte niki? Zgadza się. Laser już na pewno przeszedł. No tak, jakby tak naprawdę to każdy nadal ma szansę. No póki nie jest na czerwono w tej drabince podświetlony, to w tej rozpisce to nadal są szanse. Mana ma szansę dalej. Christianer, Spirit, Geralt. No właśnie, Lazarowi się już udało, także są szanse. Ale na przykład w przypadku Christianera on musi wygrać kolejny mecz, bo inaczej odpada z turnieju. Ale myślę, że Christianer na spadce ma mega duże szanse wygrać. Jeżeli chodzi o manę, to mana musi wygrać z Jangiakowem, też ma na niego na pewno duże szanse. Także szanse jeszcze są. Geralt wleciał cieniem adeptki, zobaczył, że jest tutaj reaktor i koszary. Na razie podwójna produkcja marinów to to, co ustalił Geralt. O proszę, po raz kolejny Protoss zdecyduje się na Stargate oraz Feniksy. Takie zagranie trochę pod kontrowanie wczesnych presji, które przecież tak lubi Spirit. Chyba Geralt uznał, że dobra, poprzednia mapa to było takie, no po prostu, no akurat potknięcie mocne. Nie poszło, to może teraz zrobię znowu to samo, tylko że bez tych błędów. I czasami tak się też robi na turniejach na zasadzie, dobra, no... Tutaj zepsułem, to poprawię. Ale nie, chwileczkę. O. O, wow. No wcześniej było Robo, a nie Twilight. Więc coś troszeczkę innego jednak wykonuje Mateusz. Ciekawe, czy będą zagrane na przykład jakieś zeloty z szarżą. Ładnie próbuję uratować probkę Mateusz, ale nie poszło.
Helion zniszczony, to już proby do wydobycia powinny powrócić. No i po Reaperze, czyli proba za Heliona i Reapera. Trzecią bazę zaraz będzie grać Protoss, natomiast Terran wylatuje Medivaciem dwiema minami lewą stroną mapy. Interesujące, nie? Żeby zagrać Feniksa z przejściem w Twilight, ale Spirit już sporo zobaczył. Być może nawet dokładnie już właśnie wie, z czym będzie walczyć. Takie nietypowe troszeczkę otwarcie. Nie ma teleportacji, za to po raz kolejny się rozejrzał trochę Geralt. O, Spirit wraca tym Medivaciem. Chyba po prostu zauważył tego pylona i wiedział, że już nie może tutaj przelecieć, bo inaczej Protoss zauważy i chyba... A nie, tego pylona nie widział, ale tak leci od środka. Ciekawe, czy Geralt... O, mignęło mu, mignęło. Czy zauważył sam Mateusz? Nie wiem, bo patrzył teraz na adeptki. Ale teraz to... Tak, teraz już widzi Geralt. Już reaguje. Na minimapie widać, gdzie się kto patrzy, w jakim momencie gry. Także da się całkiem właśnie sporo zauważyć. Ładne przestawienie. No i podniesienie miny. Tak, jest. Nie, dobrze. No teraz perfekcyjna obrona Mateusza. Oczywiście było też łatwiej, bo miny tylko dwie, a nie cztery. No i nie pozostają niewidzialne po zakopaniu. Cały czas spokojnie się rozwijają w swoim tempie. Myślę, że to może być całkiem ciekawe w sumie. Geralt będzie mógł pokazać w pełni swoją taktykę. Na dwóch forge'ach, jak widać, ciśnie. Ciekawi mnie, czy on podejrzewa, że Spirit zagrał trzy szybkie bazy, bo to jest coś, co lubi grać Piotr. Ale jednak to nie jest to. No w ogóle supply blocka złapał Spirit. Może nie takiego dużego, ale jednak supply blocka. Prawdopodobnie pusha dwubazowego zrobi właśnie polski Terran. Ale i też nie zdziwiłbym się, gdyby dokładnie już zaczął trzecią bazę. Już tutaj szkielet mamy. Prawą stroną jeden Viking próbuje kontratakować, jak tutaj. Jakiś blink był użyty dopiero co przez Geralta, więc niestety straci Stalkera. Ale jeszcze wyklikał jednego Marina. O! No to jest ciekawe. Czy się uda? Może się udać, ale chyba... A, tylko cyklon. No to nie. To nie było takie dobre. O, już mam nasłuchiwać? Dobra. Kurczę, jak szybko. Dobra, to momencik, w razie czego będę musiał na chwilę wstać, odebrać arcyważny ładunek. No jest oczywiście presja Terrana. Presja. Wygląda jak atak, który może skończyć grę i tak, kurczę, możliwe, że będzie. Jeszcze czeka na szarżę Mateusz. Sytuacja na pewno niełatwa. Ale jak dotrwa do szarży, a to jeszcze 3 sekundy, no to chyba z tymi jednostkami już będzie jako tako. Może jednym Feniksem też podniesie Siege tanka. Wlatuje tak trochę bardziej z przodu. Elegancko Spirit tego Feniksa szybko rozwalił. Tanki dalej celują w Stalkera. Od pleców 3 adeptki, próbują tego tanka rozwalić. Rozdziela się Geralt. Niezłe mikro z obu stron, ale wygląda na to, że Spirit nadal ma dużą przewagę liczebną. No, Spirit tutaj po prostu przyszedł i walnął. O, jeszcze ten jeden drop do pierwszej bazy. No, to jest coś, co jest mega trudne do obrony. W dwóch miejscach ze sporą przewagą. No, Spirit tutaj wyjaśnia. Chociaż zapomniał zakopać min, który teraz zapakował do Medivaca i wrzuca po prostu do przeciwnika. Do wydobycia to wrzucił. Wow, okej. Okay. O, ale Geralt jak nie wyklikał perfekcyjnie. Ta mina miała jeszcze trochę punktów zdrowia, konkretnie 6 punktów zdrowia. Nie, no tutaj to widać, że Spirit po prostu lata mu po tych bazach i łoi. Ładny timing push Piotera. Widać, że zrobił bardzo dużo, bardzo wiele. Utrzymuje teraz prowadzenie, trzecia baza już ląduje, jeżeli chodzi o Terrana. A tutaj pamiętajmy o tej jednej minie. Geralt o niej w sumie pamięta, no. To nie oznacza, że ona nie odpali może ponownie, chyba że będzie detekcja za jakiś czas tutaj. Ale detekcji za bardzo nie ma z czego brać. Bo to jest taktyka bez robo. Także taka trochę ryzykowna, nietypowa. Z
Lecimy, lecimy. Poszła jedna, druga mina. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to ma Geralt obronić, chociaż ulepszenia są w miarę nie najgorsze, no ale jak miny odpalą jeden, drugi, trzeci raz, no to już wyciągają masę wartości, a jak tu jeszcze pokonać te mariny i marudery? Skrit oczywiście dalej sobie tańczy, zaraz rozwali Nexusa, w zasadzie wybiera, co ma atakować, żadnych kontrataków nie ma. No, ulepszenia niby lepsze, ale nie wystarczą. Przy dobrej kontroli... O! No, ciekawy Storm. Przy dobrej kontroli Terrana, jak widać, niewiele można wyciągać, ale chyba z czasem czy jest szansa? O, ta mina odpaliła. Bateria próbuje ratować Archona, ale już się energia skończyła. Jeszcze Liberator na to wszystko. No to jest mega mocne zagranie. Timing zakończony chyba będzie powodzeniem. No nie, no tutaj też w zasadzie tak dużego deficytu wyjść nie da. Kończą się ulepszenia 2-2, ale niestety też kończy się chyba ten pojedynek. ...70-80 punktów różnicy w zaopatrzeniu. Skana rzuca Spirit, patrzy, czy to jest jakiekolwiek wydobycie. No nie, no nie da się z tego podnieść. Jakiegoś Recalla jeszcze używa Geralt na te parę probek. No przyznam szczerze, że liczyłem na trochę bliższe starcie. Wczoraj bardzo zacięty był mecz na przykład Geralta Christianera. Tutaj niestety... No nie udało się tych wczesnych presji tak dobrze wybronić, żeby dało się rozkręcić. Pierwszy push Spirita już mega obrażenia. Ciężka, ciężka sprawa. Nexus pęka, nie będzie trzeciej bazy dla Mateusza. Spirit zaczyna robić Fusion Core i drugiego Starporta. Chyba to pod kątem zasięgu do Liberatorów. On to lubi dodawać, zwłaszcza że przy aktualnym patchu to naprawdę fajnie właśnie wychodzi. Geralt jeszcze chce postormować trochę Piotra, ale EMP perfekcyjny na wszystkie High Templary. No też nie było tak trudno trafić, bo wszystkie stały koło siebie. Spirit. Spirit. Jak pokazuje potęgę Terrana. Obrzydliwe. EMP na baterii, aczkolwiek ona i tak jeszcze troszeczkę popracuje. No pokazał dzisiaj dużo, dużo luzu w swojej grze Spirit. Dużo pewności siebie. No i w ten sposób Spirit awansował do fazy pucharowej na ESL Masters Summer. Pokonał na swej drodze właśnie, jak widzimy, Geralta, pokonał Foriumego oraz Aquarona. Przegrał z Wayne'em Spirit, co było trochę niespodziewane, ale Wayne miał mega formę i sprytne taktyki. No ale dobra, czyli Elazar i Spirit w playoffach. Spirit z trochę gorszym seedem, ale też awansował. No a Geralt będzie musiał jeszcze zagrać piąty mecz w fazie grupowej. Mecz o wszystko, jak my to lubimy jako Polacy. Mecz o wszystko, nie wiem jeszcze z kim będzie, ale na pewno będzie. No cisną, cisną. Aż tak oszukany przez balans. O, chwileczkę.